Nazwa tej starej średniowiecznej wsi, wzmiankowanej już na początku XIII wieku, nawiązuje do rykowisk jeleni. Ruja znajduje się na starym kupieckim szlaku zwanym Wysoką Drogą, łączącym Legnicę z Wrocławiem. Wokół wsi rozciągały się żyzne pola sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Przez miejscowość przebiegała niegdyś linia kolejowa z Jawora do portu w Malczycach, wykorzystywana do transportu płodów rolnych. W XIV wieku i przez następne dziesięciolecia wieś należała do rodu von Landskron. W 1335 roku po raz pierwszy w dokumentach wzmiankowany jest znajdujący się w miejscowości kościół pod wezwaniem świętego Łukasza. Była to niewielka gotycka świątynia, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, orientowana. Na przestrzeni dziejów wielokrotnie ją przebudowywano, dlatego zatraciła swoje średniowieczne cechy. Zmian architektonicznych dokonano w XV wieku, w drugiej połowie XIX wieku i w latach 60. XX wieku. Dziś kościół świętego Łukasza jest budowlą otynkowaną z cechami barokowymi. Warto jednak zwrócić uwagę na wschodnią ścianę świątyni z trójbocznym zakończeniem i przyporami. Kościół ma także dwuspadowy dach pokryty ceramiczną dachówką. Od strony południowej do świątyni dostawiono czworokątną wieżę, w dolnej części murowaną i spełniającą funkcję kruchty. Górna część wieży jest drewniana, szalowana deskami. Od strony północnej znajduje się zakrystia. Wnętrze kościoła jest bardzo skromne. Kamienne i ceglane ściany są otynkowane, a okna mają wykrój odcinkowy. W barokowym ołtarzu z około 1710 roku z czterema kolumnami znajduje się obraz patrona świątyni, świętego Łukasza. Można tu także zobaczyć późnogotycką chrzcielnicę ze skromnym ornamentem i złożoną najprawdopodobniej z XVII i XIX-wiecznych elementów ambonę. W zachodniej części budowli znajduje się drewniana barokowa empora muzyczna z instrumentem organowym wymagającym renowacji. W zakrystii kościoła, wśród sprzętów liturgicznych, przechowywana jest barokowa, srebrna i pozłacana monstrancja, a w jednej z nisz na ścianie kościoła można zobaczyć rzeźbę przedstawiającą pietę. Warto zwrócić uwagę, że w historycznym dziele topograficznym Wernera z XVIII wieku świątynia w Rui składa się z trzech brył o częściowej konstrukcji szachulcowej i wieży. Kościół świętego Łukasza otoczony jest murem i zabudowaniami dawnego folwarku. Wokół świątyni znajduje się cmentarz z nielicznymi starymi nagrobkami, a od strony zachodniej można zobaczyć dobrze zachowany pomnik upamiętniający mieszkańców wsi, poległych na różnych frontach I wojny światowej. Na cokołach i fragmentach dawnych kolumn ustawione są rzeźby przedstawiające świętych, m.in. świętego Jana Nepomucena i świętą Jadwigę. Na ścianie kościoła wmurowano także pozostałości płyt nagrobnych i kartuszy herbowych. Środkowa tablica upamiętnia ufundowanie w 1711 roku przez Christopha von Landskrona wieży kościoła. W 2020 roku na ścianie świątyni umieszczono również, znajdującą się wcześniej na cmentarzu, renesansową płytę nagrobną zmarłego w 1565 roku Heinricha von Schirawa von Koca. Wokół postaci dawnego właściciela dóbr w Rui widnieją cztery herby rodowe. Epitafium zostało uratowane i odrestaurowane staraniem Lilianny Dmochowskiej. Niestety, w tej starej średniowiecznej wsi nie zachował się wiekowy dwór, zniszczony i zdewastowany po II wojnie światowej. Można tu natomiast zobaczyć zabudowania dawnego zajazdu z barokowym portalem, a przy budynku Urzędu Gminy współczesny pomnik wzniesiony na pamiątkę stacjonowania w Rui wiosną 1945 roku jednostek 8 Dywizji Piechoty imienia Bartosza Głowackiego, szykujących się do forsowania Nysy Łużyckiej.